może to i dobrze, że nie lubi czapeczek. Nie. Skomentuj swoje dziecko, proszę. Jak ci podoba twoje dziecko w czapeczce? Dlaczego nie powiesz, że wygląda jak leczka szuszu? Bo wygląda jak leczka szuszu, przepraszam. Wygląda jak szuszu albo jak babyborn. Jak kupujecie te lalki, to które robią do pampersa, to ona tak wygląda właśnie teraz. Łosu, siemano. Jestem ubrany w koszulę, w bluzę, nie w koszulę. Dlatego, że chcę pokazać wam mój drip. Jest super, strasznie mi się podoba. Mój drip. A, bo mam tego fita. To jest, w ogóle jest teraz tyle promocji we wszystkich sklepach. To też jest hełm, bo wczoraj wam pokazywałam czapeczkę, co kupiłam minie. Cześć tego Tagarda tam. Cześć Tagarda. Mam nadzieję, że poszedł na tego grilla. Ojej. Tam dalej pusta doniczka. Ziemia podobno jest dostępna w Rybnickiej Kastorami, więc zobaczymy. A tutaj jest Bobas, który już się bardzo skupia na tym, co się dzieje i nie chce chodzić spać. Dopóki nie będzie wystarczająco rozrywki zapewnionej. Nie? Nie? Halo? Nie chcę brudzić sobie fajnej koszuli. Co ja mam z tą koszulą? Fajnej bluzy i idę czyścić kuwetę, która jest w stanie tragicznym. Tragicznie to mało powiedziane. Ale najpierw, zanim... Słucham? Oho, mama, Boże, mama. Magda chce zadać pytanie madykom czy matkom? Matkom. Matkom, no. Madykom nie chcę. Chcę matką prawdziwą. Wasze dzieci to też są takie małe luje, że nic nie robiąc mają pełno kurzu między palcami. Jakby przełaziły, nie wiem, pod łóżkiem jakby się turlały. O rękach nie wspomnę. Ręce to jest jakiś dramat. To 3 razy dziennie możesz czyścić. I nic. No, to prawda. Jestem między palcami takie zrolowane, jak kebaby. Co się stało? Ciepłe mleczko ci poleciało? Ja to z różnymi nie gada. W głowie się tak bardzo rozbawiło. No. Bo zrobiłam... O, taka zafascynowana. No, ona na niektóre te... Na niektóre już miny, jakie do niej robisz, to... Jest tak cicho nagle, jak zaczyna zrobić. Ona coś robi, a nagle robi... I to super zaciekawia. Ty oglądasz, jak robią serial, a zaraz sobie zapierdzielisz spoiler. Bo wyszły kolejne odcinki chyba przecież. Ale to zostało 24 czerwca opublikowane. No to co z tego? To myślisz, że będzie? No, ty jesteś specjalista. Kurde, masz rację, jestem specjalista od spoilerów. Aż tak, na przykład Red Dead Redemption 2. No przepraszam! Zaspoilować mi koniec, super. Przepraszam, no to było niefortunne. Fabryka smoczków, yeah! Fabryka smoczków, yeah! Damy jej ten ulubiony. Chyba, tak mi się wydaje, że to jest ulubiony. Pa, zobacz jakie ujęcie zrobię, pa. Fabryka smoczków, yeah! Zostaw. No nie chcę. Nie chcę. Nie dawaj na siłę, jak nie chcę łabać smoczka, bo cię matki zjedzą. Dobra, kuweta, słuchajcie. Nie wiem, gdzie was postawić. Muszę na statywie was postawić.
Witam was w kolejnym epizodzie pod tytułem Magda i czynności ogrodnicze. Tym razem jesteśmy w Kastoramie i muszę kupić tylko ziemię. Ale potem jedziemy jeszcze do RTV JGD, bo z ponad 2-miesięcznych prób uruchomienia mojego komputera wyszło tyle, że zwalił się dysk. Więc jadę jeszcze odebrać nowy dysk, dzięki któremu mam nadzieję, że będę mogła wrócić do streamowania chociaż trochę, na tyle, na ile Nina mi pozwoli. I że będę mogła zacząć montować, ale to zobaczymy. Nie wiem, czy kogoś to obchodzi, czy nie, ale mają bardzo ładne trzykrotki. I mają też Monkey Maska i zastanawiam się, czy nie dokupić jej kolegę, żebyś chociaż trochę pełniejsza wydawała ta doniczka po tym, jak zasadzę z tego suszkę. A cena jest w miarę spoko. To jest ziemia, więc od razu biorę, na tym razem chociaż jest, a nie tylko do kaktusów. No i chyba cię weźmiemy, kolego. Chciałem sobie pontować, przyniosłem bobasa do siebie, ale no niestety nie jest nam dane. Nie jest, więc trzeba teraz bobasa przewinąć. No i chyba wrócić tutaj, spróbować dalej montować. Co, bobas? Dasz tacie? Dasz tacie popracować, czy nie? Nie mogę sobie pozwolić na to, żeby bobas mnie tu terroryzował. Więc chyba chciałbym nauczyć się chustować. O kurde. Wiem, że dla... Nie no, ona już jest całkiem spora. Czekaj, to musi być tu. Więc to w teorii musi iść tak. Za mną. Nie wiem, czy mi się tam skręciło, czy nie. I teraz to chyba musi przejść przez to. Tak, nie, to musi chyba przejść tak. O. Się wydaje. Tutaj na ramieniu się tak fajnie opierać chyba. Czekaj, teraz tak tutaj muszę mieć takie łódeczkę taką na dziecko. O. Zaraz mi bateria padnie, muszę was wymienić. Czekaj, ale potem jak to niby mam wsadzić? Nie, to nie może być przez dwa. To idzie tu i tu chyba. Tak, o. Już skarbie, już! Już tata zaraz przyjdzie! Dawaj, bez intra. Rodzice nie mają czasu. Dobra, pana to, czekaj. Bo to niemowlę, żeby tu skręcić, złapać. Ona coś tu ściąga, robi tak. Kurde, serio? Tutaj robi tak. Czekaj, przez które kółko? Przez dwa kółka. O. Czekaj, co? Ale trudne, czekaj. Czyli to trzeba wziąć tutaj. Nie no, kobieto, to jest skomplikowane, co ty tam robisz? Ja pierdzielę, ona coś tu zabija, ta kobieta. Dobra, kij, ej, zmieści mi się tu dziecko, bez przesady. To jest coś nie tak chyba. Bez wymiotowania, bo mama to uprała. Proszę mi nie wymiotować tylko. Nogi wkładaj. Opsa, dobra. Teraz tak, tutaj szeroko. Wiem, że musiał być szeroko nogi. Dobrze. Zobaczmy, czy ojcu się to udało. Udało się tu ojcu? Czekaj, noga szeroko. O. Coś tu jest za luźno. Czekaj, to się da jakoś podciągnąć. O. Tragedia. Niewygodnie? Co się dzieje? Niewygodnie? O. O. Przyszedł się do ojca. Czkawkę masz? Czkawkę masz? No co ty gadasz? Nie podoba ci się tu. Totalnie ci się tu nie podoba. A ja bym cię tak przytulił? Dobra, wyciągam cię, skarbie, bo to ewidentnie. No chodź, idziemy. Nie ma potrzeby do płaczu. Nie ma potrzeby do płaczu. Skarbie, powiedz mi. Co? Powiedz mi, mała. Dobra, to może inaczej. Zatkaj buzię i nie mów mi. Ja sobie sam zapytam się i sam odpowiem, dobra? Jak ty sobie wyobrażasz, że ja zmontuję cokolwiek albo poprowadzę live'a? A co jeśli Magdy nie będzie? Co jeśli twojej mamy nie będzie przez jakiś czas, powiedzmy? Bo nie wiem, bo sobie na wakacje poleci. Beze mnie. Bo będzie potrzebowała. Ludzie różne rzeczy w życiu potrzebują, na przykład odpoczynku psychicznego, którego nie dajesz nam ani trochę. Rozumiesz? I tutaj zagwozdka powstaje, bo jeśli mama wyjedzie, tak, a ja zostanę,
to jak my sobie poradzimy? No bo ja nie mogę robić live'a, kiedy ty płaczesz. Ja nie mogę montować, kiedy ty płaczesz. Znaczy, mogę, ale nie chcę, żebyś płakała. Wiesz, o co chodzi. I teraz z drugiej strony, słuchaj, wyobraź sobie, że mama sama zostaje, bo ja nie wiem, bo ja muszę gdzieś wyjechać, bo mam jakiś wyjazd, bo nie wiem, bo będziemy dużymi youtuberami. Proszę ja ciebie, mam nadzieję, z tych vlogów kiedyś. I co? I wyjazd mam. Jak mama sobie poradzi? No właśnie, no właśnie. Ciężka sprawa. Co będziesz płakała, mamie? Mama ani nie będzie w stanie funkcjonować, ani nic. I myślisz, że co? I myślisz, że to jest normalne? Czy dzieci powinny się tak zachowywać? Pewnie tak, no. Są dziećmi, ale... No a co ojciec ma zrobić? Ojciec też kiedyś był dzieckiem, wiesz, wiadomo, nie? Więc zdaję sobie sprawę, a już na pewno jest na tyle świadomy, że zdaje sobie sprawę, że ty nie rozumiesz w ogóle, co do ciebie mówię. To jest problem. Konsensusu to chyba tutaj nie będzie. Dzisiaj. Ale już na przykład za 2 lata inna sprawa, nie? Będziesz miała 2 lata i kilka miesięcy. Rozumiesz? Już wtedy będziesz istotną rozumną? Tak, dokładnie. Rozumną istotą. No i miejmy nadzieję, że będziemy się idealnie komunikowali. No tak. Cieszę się, że tutaj jest entuzjazm po twojej stronie, bo gdyby go nie było, to byłbym lekko zmartwiony. A tak, widzisz. Dobra, na cokolwiek to jest, taka Karoś na tym znanie. Stara wróciła. Śmeno. No nie rzucaj tym, znaczy można akurat, ale... Magdzie zamówiliśmy dysk, słuchajcie. Sprawa wygląda następująco. Ja próbowałem miliarda różnych sposobów, żeby naprawić komputer Magdy. Generalnie, Jezu, co tu się dzieje? Ta płacze, ta wrzeszczy. Generalnie zamówiłem dysk. Wzięliśmy dysk, bo generalnie tamten się spieprzył. Jakby symptomy były... No, jednoznaczne z tym, że to jest wina dysku i ten dysk już naprawdę tragedia był od dłuższego czasu. Dobra, montuję to, a dziewczyny tu się karmią. Więc opsa, zobaczmy. Inspektor Gadget. Tu, 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 tu. Najpierw demontacja karty graficznej, proszę ciebie. Najlepsza rzecz na świecie. Namagnesowane końcówki. Wiem, zaraz się jakiś informatyk zestrał. Namagnesowany, zepsujesz komputer. Nie chcę tego słyszeć, zamkniłem. No już i tak nie działa. Mam nadzieję, że się nie myliłem, bo zepsułem opakowanie i nie oddamy tego dysku. Co? Poważnie? No, nadszarpnąłem. Dobra, uwaga. Pierwszy rozruch. O, od razu przesz gościu. Dobra, to jest wina dysku 300%. Ten dysk jest... Wiecie, ile ładował się BIOS? Żeby nie skłamać, 5 minut? A teraz ładuje się w sekundę. Ja nawet nie zdążyłem... No, skurczę, zobacz, wszystko. To się ładowało, kurwa, 10 minut. Gościu. Zainstaluj teraz. Kurde, gościu. To było niesamowite, bo na początku ten komputer naprawdę bardzo dobrze działał. Potem był problem z tym RDR-em nagle. Tak. Zaczął mulić i było tak, że mi wypierdzielało co 5 minut. Że ja na przykład, tak. A nawet nie. Ja grałam roleplay, mając 2 minuty, żeby coś powiedzieć i mnie wywalało kompletnie. No, ale to ja nie wiem, czy to była wina dysku. Wydaje mi się, że tak. No bo... Bo jakby może nie szczytnie. To było bardzo ciekawe, no. I wszyscy próbowali to naprawić. Wszyscy. Tak. A to była wina dysku, który się psuł już od bardzo dawna. I to niesamowite, bo... To już było w zeszłym roku. Dyski M2 NVMe nie powinny się tak psuć. No chyba, że po prostu produkt był faktycznie wadliwy. Działa. Jedziemy z małą do babci. Dawno u babci nie byliśmy. Już dobrych kilka dni mam wrażenie. Magda poszła do jakiejś piekarni wziąć, nie wiem, jakieś ciacho, żebyśmy nie jechali z pustymi rękoma. Wyjątkowo nie było fajnych ciastek. Okej. Okay. Tam zazwyczaj jest tak mnóstwo do wyboru, no. Ale też w sumie dzisiaj wyjątkowo też nie było kolejki, a zazwyczaj jest ogromna. Okej. Okay. Serwin wiedeński wziął. Przed nami ta babeczka w Hyundai białym. Z jakiejś zaawansowanej ciąży. I wydawało mi się to bardzo dziwne, że ona prowadzi. Mi było strasznie ciężko zapiąć pasek, bo wciąż dlatego nie wiedziałam prowadzić. Jadę sobie do Obi i podjeżdżam na parking, patrzę, wszystkie miejsca dla kobiet w ciąży zajęte. Myślę, kurna, nie mam gdzie stanąć, ja pierdzielę, znowu jakieś muły, które nie są w ciąży, mi stanęły na moim miejscu. Po czym sobie uświadomiłam, że
nie mam ze sobą już ani brucha, ani dziecka i w sumie już mi nie przysługuje. Tam masz wózek z tyłu. I pokornie zaparkowałam. Ja pierdzielę, ja tego jest. Jedziemy ze szwagrem poharatać w koszykówę. Przegrać. Ile jest? 3-1 w ogólnym rozrachunku? 3 albo 4. Nie no, 3. Niech będzie 3. To będzie 4 dzisiaj. Ty wyjedziesz? No wyjedziesz. Ja dużo masz miejsca. Ostatnio na żyletki wyjeżdżałem. Grałem, dlatego gramy teraz na takim niziutkim. I zasada jest taka, że kto bliżej, ten musi zrobić wsad. Ale to odległość, bo bym się rozregulowała, nie? No wiem, odległość. Ja pierdzielę, i po to. No co jest? Nie boję przyjść, chyba. Ale wysiądę. Ej, nie, gejsi są popielone, ona czekaj, ci może zrobić krzywdę. Nie, wysiądę. O nie, biedactwo!